Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a raczej Grobert i jego plecak zawalony shitami. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Stardew Valley. Więc jedziemy. Wali mnie to na razie, co tu jest do zrobienia. Nie wali mnie natomiast to, że Stardew, bo trzeba zrobić trochę porządków. Mam tutaj dużo śmieci, które trzeba uporządkować. Łącznie z tym, że teraz w tej skrzynce będę trzymał wszelakie dziwne kostki, oprócz tych kości. W ogóle tutaj można też to wrzucić. Dobra, no i reszta to są jakieś takie rzeczy. To kokos też tu wrzucę. Kokos też pochodzi z tego miejsca, więc czemu by nie? Kokosy też będziemy trzymać tutaj. Te kości są potrzebne do ogólnej radości i za chwilę będziemy je tutaj aplikować. Bardzo wszystko powrzucane, jeszcze posegregowane, ale to zupełnie przez przypadek. O, prehistoryczny kręgosłup, znaczy ten prehistoryczny piszczel kręgosłup, dobra, może być. W sumie fragmenty kości mam w nadmiarze, nieważne. Coś muszę zrobić, żeby ten quest zrobić. Mam czwartek, piątek, sobotę w tym odcinku. Kurde, przydałoby się dzień, w którym mamy trochę szczęścia, może więcej szczęścia niż tu, pójść do tej pierdzielonej kopalni, jeden dzień, kiedy zostanę tutaj, na farmie, bo dzisiaj chcę płynąć na wyspę, myślę. Dzień, kiedy zostanę na farmie, kurde, poświęcę, żeby popitalać i zrobić ten quest z kości, bo moim zdaniem jest to w zasięgu. To jest może najlepszy moment na to, żeby to zrobić. Daje mi się, że wręcz wyborny moment. Co my tutaj mamy? Bisk z Homara od Williego, proszę bardzo. Nowy przepis, Dziena. I o, Emily zostawiła mi kawałek wełny. Dziena, Emily, nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. A teraz przede wszystkim zbierzmy te 3 diamenty, od razu je sprzedamy. I ogarnijmy kuwetę. O, widzę, że prąd też, zobaczcie, się zebrał w bateriach, więc elo. Wykorzystam chwilę, chociaż nie wiem, dlaczego robię to dzisiaj, ale wykorzystam tę chwilę. Nie powinienem tego robić dzisiaj, mówiłem to już? Mówiłem, ale zrobię to dzisiaj, chociaż nie powinienem. Zrobię coś takiego, tak? Postawię te beczki tu ładnie. Będę chciał pewnie to też wszystko poprzekładać, bo myślę, że czas tutaj w końcu zrobić jakieś porządne ustawienie tego wszystkiego, tak żeby to miało ręce, nogi i na przykład jeszcze jakieś odnóża. Więc na przykład te oto nasiennice, myślę, że zdecydowanie gdzieś z boku nie są potrzebne aż tak mocno. Natomiast tak, tu będziemy chcieli zrobić na pewno coś takiego, bo to się przyda i może na końcu to. I przy okazji od razu wrzucimy wełenkę, niech się tam kurde miętoli. Dobra, no i ta kawa, kurczę, chciałbym mieć dużo kawy, ale nie będzie takie proste. Wrzucę, co tam jest. Właśnie, bo te ziarenka kawy to zaledwie, widzicie, mało jest. Muszę je pozbierać najpierw, szczególnie, że jeszcze w domu mam ziarenka kawy, więc na razie chyba to... chyba po prostu oleje. Oleje napędowe. I skupię się na tym, chciałem więcej jeszcze tych truflowniczek zrobić, nie? Bo widzę, że trufli mam zdecydowanie więcej niż jestem w stanie przerabiać, a to jest bardzo ładna kasa. Olej sobie chyba po prostu zostawimy, bo on się totalnie nie opłaca. Mam mniej więcej 9 kaw do przebrania. Widzicie, że moje espresso się trochę kończy. Więc na razie po prostu wrzucimy tutaj tam 7 herbatek, tak? Na razie niech się herbatki porobią jako super prezenty, chociaż nie wiem. Herbatki mają jakieś w ogóle właściwości? Bo kurczę, zapomniałem sprawdzić, czy herbaty mają właściwości. Chyba jakieś tu jeszcze mam. Max energia jest zwiększona. Powiedzmy, że to jest jakiś zysk. Niewielki, ale jakiś jest. Słuchajcie, jedną z kolejnych rzeczy, które chciałbym przetestować, a nuż coś da, to jest zabranie tych skrzynek i umieszczenie ich na wyspie. Na wyspie będę je trzymał, te klatki na robaki. Bo jestem ciekawy, czy przypadkiem tam nie da się złożyć w taki sposób orzecha na przykład, nie? To może być coś... O cholera. To może być coś ciekawego do przetestowania. A dzisiaj... A dobra, jak będziemy na wyspie, powiem wam, jakie są plany na wyspie. Bo są plany na wyspę. Zdecydowanie są plany na wyspę. Pytanie do was, dostałem od was już fajne wskazówki na temat tego, co Leo może lubić, dziękuję za to. Pytanie, czy muszę brać udział w tańcu Meduz Księżycowego Światła? Teraz muszę o to zapytać, bo już w następnym odcinku będę musiał to rozważyć w niedzielę. Więc pytanie do was, czy to powinienem brać, tak? Czy powinienem brać w tym udział, czy też olać ten event i po prostu sobie płynąć na wyspę? Te eventy chyba dużo nie dają, tak? Tak, tu przyznaję bez bicia, że nie zebrałem plonów z pola poprzedniego dnia. Tak jest, potrzebna kosa, a wiadomo, że Junimo też nie sięgnie aż tak daleko. Więc kurczę, niestety trochę później pojadę. Ale to wszystko dlatego, że po prostu nie zebrałem z pola, tak? To wszystko u Junimo siedzi, zapominam tego wziąć, nawet sprzedać. Jak widzicie, więc mam jeden dzień troszkę w plecy, ale w sumie jest czwartek. No właśnie. W sumie zostały nam 4 dni. Tylko teraz pytanie,
czy jak zasadzę, to, czy to dobra, mogę zasadzić zboże, bo to i tak, jeżeli będziemy sobie 4 dni, 3 dni, 2 dni, 1 dzień. A, jest idealnie. Kurde. Już włosa mam w gębie. Idealnie na zasianie tutaj, mega szybko i mega przepotężnie, totalnie szybko zasianie po prostu. O kurna, w takim momencie nie mam nasion zboża? W takim momencie nie mam nasion zboża? No przecie nie wyczymie. Kurde, ale pochrzeniło mi plany znowu, no. Się okazało, że tego zboża mam za mało. Ja pierdzielę. Dobra, czyli muszę udać się jednak do... Nie, no muszę to zasiać dzisiaj. Ajajajajajajajajaj, no i właśnie. Może dzisiaj zrobimy, słuchajcie, dzień, kiedy spędzę czas jednak na... Widziałem ten jadeit. Może dzisiaj spędzę czas tutaj, próbując porobić rzeczy, gdzie jest w twoich rękach, powiedzmy. No nie, no spróbujmy. Spróbujmy w takim wypadku zrobić to na prędkości po prostu, żeby jeszcze tam zasiać, bo to już jest z mnie poprzedniego dnia. Tak naprawdę ta wyspa, muszę wam powiedzieć, psuje mi cały mój tutaj taki system. Dzienny system mi psuje całkowicie, tak? Kupimy od razu stówę. Przecież tego pewnie będziemy dużo wykorzystywać. To kupię 150, to jest tanie jak barszcz. Proszę bardzo, mogę mu od razu sprzedać, proszę bardzo, te rzeczy. Masz, sprzedajcie od razu paprykę, pomidory, melony oczywiście zostawiamy. Zdasz to trochę hajsu bezpośrednio do ręki. Szybko wracam. Mam jedyne potrójne espresso mam, bo nie zamieniłem tych na kawy, ale w razie czego mam mniejsze kawy też. I słuchajcie, moje dzisiejsze podejście tutaj ma świadczyć o tym, że będę po prostu kopał. Kopał, szukał, eksplorował. Dzisiaj jest badanie ziemi na całej tej wyspie. Takie jest moje zadanie dzisiaj. Idąc za waszymi wskazówkami, że faktycznie nie wykopuję wszystkiego i pomijam rzeczy. Więc skoro pomijam rzeczy, zgadzam się z tym, faktycznie mogę nie wyłapywać jakichś elementów, więc będę musiał się skupić na tym i nie tylko na plaży, ale też na trawie, w różnych miejscach. Postaram się poobserwować. Jakbyście gdzieś zauważyli coś, czego ja nie zauważyłem, to zapraszam serdecznie do tego, żeby na mnie krzyczeć w komentarzach. Na przykład tutaj wygląda, jakby tu mogło coś być, ale tam nie przejdę, nie. Tutaj cały czas jest ten domeczek tutaj. Potrzebujemy 20, mamy 11 orzechów. Dlaczego 11? Mi się wydawało, że miałem 12. Dlaczego mam wrażenie, że mi znikają te orzechy? Poprzednio miałem 13. No dobra, może naprawdę fantazjuję trochę, ale kurde... Może faktycznie coś mi umyka. Może mi coś umyka. Dobra, rozejrzyjmy się po tej plaży. Tu mamy dużo... W sumie biorąc pod uwagę, jak dużo mamy tego... Tutaj. O, proszę bardzo, jest orzeszek. Jak dużo mamy tutaj tego, to myślę, że... Dobra, tu postawimy. Ale chciałbym dwie tutaj i może... O, tu jest ścieżka, zobaczcie. Przy okazji odkryłem. Użyjmy tutaj, czyli w wodzie i w rzece i zobaczymy co to... Jest jakieś wejście! O proszę! Dobra! Okej, okay. Czyli była, tak miałem w todusach zbadać wrak statku. I proszę bardzo, ścieżka była obok, także super. Tak, ale moim dzisiejszym głównym zadaniem jest to, żeby... O właśnie! Poszukać, posprawdzać, czy są jakieś miejsca, które są takie właśnie lekko schowane. A, co miałem powiedzieć, że skoro tutaj bardzo łatwo znaleźć, dobyć te muszelki, to w sumie... Zaczynam nie widzieć sensu w łowieniu tych rzeczy, właśnie tymi skrzynkami, więc te skrzynki mogą mi też trochę odjąć tej 10 minut czasu gry, roboty, która do tej pory była potrzebna. Pytanie, czy nie mogę wejść tutaj do wody, tak? A tutaj jakoś coś? Też nie. Więc dzisiaj badamy przede wszystkim tereny, tak? Tutaj. Też podobno dostałem od was sugestie, że powinienem też patrzeć na trawę. Czy na trawie nie ma jakichś konkretnych miejsc, bo też z trawy można by coś wyciągnąć, więc wydaje mi się, tutaj wszystko zbadałem. Nie wiem, czy może być coś jeszcze na farmie, to akurat tam nie zwracałem za bardzo uwagi. Ale może jeszcze tutaj coś gdzieś... A no właśnie, nie zebrałem też... O kurde! Dobra, bo miałem zrobić jeszcze taką rzecz. Miałem tej babce dać przede wszystkim te sól, ale nie wiem, czy to jej mam dać, czy na przykład komuś, kto lubi sól. Na przykład, nie wiem, gaz mi przychodzi do głowy tylko? Może to o to chodzi. Może taki jest cel. Że mam gasowi dać po prostu to, a potem będziemy, wiecie, taki łańcuszek, że to dam tobie ten przedmiot, tamtemu dam taki przedmiot. Zobaczymy. Wezmę sól. Wezmę też, myślę, że... Kurde. Nie to. Chciałem wziąć połowę.
A nóż sobie to jeszcze zasieje, chociaż teraz już nie ma sensu, ale niech będzie połowa tego tam. Tu też będę mógł to zasiać prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Więc dobra, trzeba tutaj popatrzeć dokładnie, więc będziemy tu dzisiaj wspólnie wytężać wzrok. Klikać wszystko, co jest do klikania i szukać nawet w takich miejscach, czy przypadkiem nie ma czegoś gdzieś schowanego, ukrytego. A, no miałem babeczkę, z babeczką chcę pogadać. Pokazać jej ten przedmiot? Nie chcę tego przedmiotu, okej. Okay. Czyli jednak ktoś inny będzie chciał ten przedmiot. Sprawdzimy niebawem kto. No mówię, moim pierwszym strzałem rzeczywiście gaz. Tutaj coś tak patrzę. Takie, nie wiem, no nie będę strzelał w każdy obiekt, który jest tak dziwnie narysowany. Miejmy nadzieję, że to nie jest tak, że trzeba naprawdę, kurczę, każdy ten nietypowy obiekt kliknąć. Mam też bombę, więc chcę uwolnić gościa. Może to też coś otworzy. Przed nami. Patrzę tutaj też na trawie, czy czegoś... O, tutaj, no ewidentnie. Dobra, tu ewidentnie było. Jakoś tak nie patrzyłem na trawę to kompletnie. Też gościa olewam na razie. Tylko muszę dokładniej patrzeć, tak? Pytanie brzmi, czy w tej zagadce tutaj też można było w ziemi coś wykopać gdzieś? Kurde, nie, no nie widzę żadnych charakterystycznych elementów. Więc nie sądzę. Nie sądzę, tu nie chcę wydawać kasy. O, proszę bardzo, cztery elementy są. No właśnie, faktycznie. Czyli bardzo dobra podpowiedź była, Staszek. Popatrz trochę pod nogi, bo sporo rzeczy pomijasz. I faktycznie, przyznaję, sporo rzeczy pominąłem. Ale jeszcze chcę przede wszystkim, skoro mam bombę, no to przede wszystkim chciałbym sprawdzić... Dobra, może napijemy się pojedynczej kawy. Chciałbym przede wszystkim sprawdzić, jak wygląda sytuacja z uwolnieniem gościa, tak? Chcę gościa uwolnić, też muszę tutaj patrzeć, jak wygląda sytuacja. Czy gdzieś tu... O, właśnie, na przykład tutaj. Mam wrażenie, że może być tu. Hehe! Dobra. Cześć. Widziałeś wielu takich jak ty? Staram się do nich nie odzywać, bezpiecznie mi ze swoimi. Dobra, czyli tutaj jeszcze widzieliście było. O, bardzo sprytnie są schowane te rzeczy, muszę przyznać. Dobra, zobaczymy, czy zadziała w ogóle plan z bombą, bo to jest plan. Ale czy on wypali? Ciężko powiedzieć. Chyba wypalił. Otworzyliśmy przejście. Super, dobra. Może będę mógł wymieniać kości, słuchajcie, na orzechy. Dziękuję, myślałem, że już po mnie. Siedziałem w tej jaskini od miesięcy. Jeszcze jedna sałatka ze skiniowych grzybów i bym oszalał. Takie gumowate. Tak czy inaczej, profesor Snail, miło mi poznać. O, profesor Snail, profesor... ten... Ślimak. Przez ostatni rok prowadziłem badania flory i fauny tej wyspy. Naprawdę niezwykłe miejsce. Cóż, chyba wrócę do namiotu i się troszeczkę odświeżę. Boję się, że śmierdzę tymi grzybami. Hej, może mnie kiedyś odwiedzisz? Przedsiębiorcza osoba taka jak ty mogłaby się przydać do moich projektów. Hehe, do zobaczenia! Ej, ładnie, ładnie jeszcze ten. Kapelusz. Rzucił. O! Pieprznik. A, kolejne miejsce z grzybami? Łej, żadnego orzecha? Nigdzie? Nowhere to be found? Żaden orzech? Kurka, chyba że muszę w coś uderzać. Albo coś kopać. Dobra, możecie im powiedzieć, czy tu jeszcze orzech się skrywa. Wystarczy mi tak nie? I będę wiedział, czy więcej szukać. Kurczę! Spodziewałem się więcej. Kości oczywiście chcę zdobywać. Jak wiecie, kości pozwolą mi szybciej dojść... szybciej dojść. Do jakiegoś sukcesu. Teraz wziąłem przesiewacz. Więc oczywiście, jak wziąłem przesiewacz, to nie ma nic. Pytaliście też... O, okej, widzę to. Pytaliście też, dlaczego piję potrójne espresso? No odpowiedź jest mega prosta, tak? Dlatego, że on wystarcza na dłużej niż pojedyncza kawa. Lepiej sobie tutaj zasysać coś, co jest... Jest tutaj przesiewacz potrzebny, nie zauważyłem tego wcześniej, proszę bardzo. Może też będzie orzeszek. Samorodek miedzi, fuck. Więc no to jest moja odpowiedź, tak? Że mam wrażenie, że po prostu to się trzyma kupy. Patrzmy, gdzie jeszcze tutaj. Nie będziemy dzisiaj wchodzić do wulkanu, jeszcze szybko się rozglądam. No ten mnie denerwuje, kolega. Tutaj kopaliśmy już, bo to pamiętam. A zaraz będziemy używać teleportu, tak? Chciał, nie chciał. Natomiast... O, może na przykład tutaj, bo to wygląda trochę jak miejsce, gdzie może być. Tak!
19 orzechów, szanowni państwo. 19 orzechów. Tu nie. A to oznacza, że jeszcze jeden. Tylko jeden, nie będę mógł sobie postawić farmę i zobaczyć, co to oznacza. Mogę oczywiście wulkanie znaleźć. Tutaj jest jakiś, proszę bardzo, nie? Tylko trzeba jakoś... Kurna, wejść tu na górę. Czy ja tu mogę wejść na górę w ogóle? Tutaj na górze? Czy mogę sobie przejść i tam? Bo jeżeli... Kurde, no właśnie nie mogę. Tu nie ma przejścia, widzicie? Ale tu jest coś tak... O, czuję się genialny w tym momencie. Oh yes, i mam 20, tylko nie zdążę teraz, kurde. Nie zdążę na farmę. Dobra, odblokowujemy za orzechy rzeczy w przyszłości. Zobaczymy gościa od kości, bo też nie mam czasu już dzisiaj tego badać. Tak, chyba już wracam do domu, żeby na spokojnie zakończyć dzień. Tak mi się wydaje. Także są rzeczy do zbadania jeszcze. W ogóle gdzie mam ten teleport? Tu mam ten teleport. No właśnie, się zastanawiałem. Także cyk, wracamy do domu, jest godzina pierwsza. Dobry dzień. Dobry dzień, pełen dobrych rzeczy, muszę przyznać. Dobrego lutu. Wrzucamy wszystkie rzeczy, które trzeba, zresztą też zrobimy kolejną 15, albo nawet 30. Ok. Jak dobrze wiecie, to bardzo dobrze to może tutaj zadziałać. Pyk. Bo następnego dnia też wezmę, dobra. Czy coś jest do sprzedania? Wszystkie grzyby do sprzedania. Koral zostawiam. Bo tutaj dorzucam też wszystkie rzeczy, które udało się znaleźć. To będziemy z tym chodzić, tak? Mam jeszcze ogon, ogon jeszcze tutaj jest, tak? Myślę, że to w ogóle trzeba będzie... Ja myślę, że zdecydowanie będę chciał zabrać wszystkie kości następnym razem, jak będę. Mogłem zerknąć i dowiedzieć się, co on będzie chciał ode mnie, nie? Co mogę zbierać? Mogłem się dowiedzieć. Dobra, fragmenty kości tutaj też. One nie są teraz aż tak ważne, żeby je zbierać. Znaczy, wytrzymać w jednym miejscu. Zostało mi jeszcze 20-33 kości do zebrania, więc myślę, że wyprawa do szkieletów by się przydała, chociaż tamto miejsce jest świetne na zgenerowanie kości. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przesiewacz będę ze sobą prawdopodobnie po prostu zabierał. Dam tutaj jako taką wyjściową. Sól zostawię, bo będę chciał może do gasa uderzyć i zobaczyć, czy faktycznie gaz, jako człowiek, który zajmuje się kuchnią, będzie miał jakieś zastosowanie do tego? To na razie jest tylko pomysł. Dobra, czyli tutaj od razu zrobimy sobie jeszcze te trzy espresso, żeby mieć. I idziemy, szanowni państwo, spać, ale zanim jeszcze spać, to jeszcze trochę kawy. I od razu podleję tę kawę. Dobra, teraz możemy iść spać. Tak. Dobrze, dzień zakończony. Bardzo produktywny dzień, chociaż nie jeśli chodzi o kasę. Dawno nie zarobiłem tak mało. Ale to dlatego, że kompletnie na razie nie zbierałem rzeczy od stworków. I dzisiaj muszę jechać na wyspę, ponieważ dzisiaj są urodziny Leo, nie? I dzisiaj muszę udać się na wyspę, nie ma bata. Dzisiaj odrobina szczęścia. Okej, czyli nawet jest lepiej. Znaczy, dzień należy do ciebie, Kent potrzebuje winogrono. Dobra, Kent winogrono, tak, udajemy się dzisiaj jeszcze do miasta. Kent winogrono mocno spoko. Tak. A, i mówicie, że dlatego nie pojawiło się wtedy ikonka, ponieważ jak ktoś ma powyżej 8 serduszek, to się nie pojawia. Ale można to włączyć, wyłączyć. Nie jest to jakoś super ekstra niezbędne dla mnie. Zobaczmy teraz szybko, jak wygląda sytuacja tutaj. Uuu, ser! Aha, dobra, po prostu był gotowy teraz do zebrania, dobra. To skoro jest ser, to możemy wrzucić znowu ser. Tak, to dzisiaj znowu lecimy na wyspę. Więc od razu wrzucam znowu ser, 7 sztuk i niech się to wszystko tutaj miętoli. A my lecimy dalej, ogarnąć na początku podstawową kuwetę. Ale mam jeszcze list. Cześć Grober, tylko się kurzyło w szopie, może ci się przydać. Kent mi dał bombę. Bomba! Po prostu tak mogę to skwitować, Kent. Twój prezent to bomba. Pierwszy raz od dawna siotry w liczbie sztuk 10 nie chciały dać mi... Nic mi nie chciały dać skubane. Dobra. Jeśli chodzi... O to, jakie mam podejrzenie. Kurczę, akurat mam kacze pióro, które nie jest... Dobra. Mam nadzieję, że zwierzaki mają kacze pióro. Dajcie mi kacze pióro dzisiaj. Jest! Dlaczego jest potrzebne? Idąc za waszymi sugestiami, wydaje mi się, że hintowaliście, że lubi pióra, bo mu się coś, co mu się kojarzy z papugami, mam mu dać. A iridiumowe dodatkowo jeszcze podbije, tak? Bo im wyższa jakość, tym lepiej odbierają prezent. Więc elo. Więc coś takiego chcę dać koledze.
jeszcze się przy okazji przejdę i pogłaszczę wszystkie zwierzaki, chociaż jak sami widzicie, to akurat pokażę, że mamy... Chyba wydaje mi się, że wszyscy mają już maks serduszek. Spójrzcie. Wszystko. Najpóźniejsze były chyba króliki i czarny ziomek. Wszyscy mają już maksa serduszek. Więc jest szansa, że nie opłaca się już tracić czasu na głaskanie. Natomiast na pewno jeszcze, o, proszę bardzo, owce mają, ale wiem, że jedna, no właśnie, Flav jest naszą najnowszą zdobyczą. Proszę bardzo, szynka jest już full. Dudośka, proszę bardzo, full, więc teoretycznie na pewno wszystkie krowy już mają na pewno też maksa. Na razie pozbieram tylko to, co jest najbardziej wartościowe. Więc jak widzicie, już teoretycznie nie muszę oprócz jednej kozy martwić się w głaskanie. To jest moim zdaniem całkiem duży plus. Patrzcie, Junimo zebrało naprawdę sporo rzeczy. To zabieram stąd, posprzedaję. Junimo, jako że pada, to oczywiście, jak widzicie, w żaden sposób nie będzie chciało z nami współpracować teraz. Teraz ma mnie głęboko gdzieś i nie ma zamiaru w żaden sposób mnie tutaj zadowolić tym, że hej. Mimo, że pada deszcz, ja z chęcią pomogę ci i będziesz mógł sobie dalej zasiewać i pracować. Nie martw się, my ci pomożemy. Będą skubańce, o kurde, za dużo, trudno, będą skubańce siedzieć w środku i nie pomogą, nie? Więc deszczu nie lubią z jakiegoś względu. Ciekawe, czy to będzie kiedyś wyjaśnione. O, i mamy też, proszę bardzo, nasiona kukurydzy. Mogłem tu je zasiać, ale wolę poczekać na jakieś jesienne fajne zbiory, szczególnie, że będzie mała zmiana, będziemy przesuwać chatkę Junimo. O ile? O, prawdopodobnie dwie kratki w dół, tak? Tak, o dwie kratki w dół będzie trzeba gdzieś tutaj umieścić Junimo, żeby mogły zbierać rzeczy. A będziemy też pewnie zamieniać te sprinklery na większe, więc ogarniemy. O, patrzcie! O, korzeń kolokazji jest! Tak, przecież na koniec przed wyjazdem chciałem sprawdzić, czy mam tu coś do zebrania, bo zwykle mam to do zebrania, jak widzicie. Okej, okay, kolokazja mi się tu pozbierała. Mam tylko trzy kolokazje na razie. No dobra, orzech, korzeń kolokazji. Nie jest jakiś drogi może? Ale zostawimy go sobie tu oczywiście, jak i wiele innych dziwnych rzeczy. Mamy znowu antyczny owoc, tylko jeden złoty wyskoczył niestety. Dobra, prezenty są, tak? Prezenty są i prezenty będziemy dawać. Mam nadzieję, że nic mi nie uciekło tutaj, bo się może okazać, że coś przez przypadek mi poleciało. Jak zawsze jak wrzucam tutaj, to się boję, że coś mi poleci. Ale myślę, że tak, że kolokazję sobie na nowo posadzimy tam, chociaż dobrze byłoby ją chyba na speedgro. Więc wezmę 3 speedgro i tutaj szybko to przemilimy. Więc zrobimy z tego po prostu raz, dwa, trzy. Zrobimy z tego cyk. Szybko speedgro, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I podlewamy to oczywiście jeszcze. I spierdzielamy na wyspę. Wbijam do gasa, bo mi już wszystko dogasa. Gaz... Tak, sól. Zobaczymy, czy dobrze trafiłem z tą solą. Zobaczmy, czy on coś powie. Niuch, niuch! O, ostry zapach! Siorp, siorp! Pikantny smak! Ziarnista konsystencja! To może być tylko wyśmienita sól pomidorowa! Wymienię się za to. Róża z Doliny Stardiu. Otrzymujesz róża z Doliny Stardiu. Róża przypominająca ci o dolinie. Ma intensywny zapach. Róża Doliny Stardiu. I co ja mam z tym zrobić? Dać jakiejś kobiecie, która lubi kwiatki? Czy to już jest coś, co powinienem oddać tej babce? Może to jej przypomni o przeszłości? Zobaczymy, no damy tej babce. A nie, nie damy jej, bo przecież pada deszcz. A jak pewnie pamiętacie, to... O, najmłodszy synek nie cierpi kawy. Kent, miałem ci dać winogrono. Masz. Hej, oto, tego doceniam, to masz tu małe cenie za fatygę, tak? Zrobiłem questa dla niego specjalnie, dobra. Okej. Okay. Fragmenty przyszłość, no tak, fragmenty kości kiedyś... O, w ogóle to dzisiaj jest piątek! Jeszcze do Krobusa powinienem pójść i kupić sprinkler. Znaczy ten. Dobra, czekajcie, kto jeszcze jest? To jest Willy, dobra. Dobrze, że mi się skojarzyło, oczywiście nie mam dla niego prezentu, bo nie wziąłem kaczego majonezu. W ogóle nie skojarzyłem, że dzisiaj piątek. Ale no, weekendu początek. Późno dzisiaj pojadę znowu na wyspę, ale co na to poradzisz? Nic na to nie poradzisz. Wezmę znowu ten sprinkler. Niby mogę go stworzyć z iridu, kurde, no. I mogę już masowo tworzyć je z iridu. Ale może 10 tysięcy to nie jest aż taki majątek.
Dobra, jestem przy Willim na szczęście, mogę mu wręczyć prezent. Co? Najgorzej, zapomniałem, że masz dwa prezenty. No nie. Co za hamuwa. Jeśli naprawdę chcesz, żebym zrób, zaczął brać przynęta na haczyk. Dobra, Willy. Nie pitol. Spierdzielamy na wyspę. Nie ma Leo w domu, a szukam go. Zobaczymy, jaka odpowiedź. Ukryte w stronach dziennika. Ukryte w stronach dziennika. Interesująca podpowiedź. No dobra, ale to nie ma czegoś takiego, że mogę... Aha, dobra, to jest... O Jezu, już myślałem, że coś tu jest. Ale ukryte w stronach dziennika znaczy, że coś można kliknąć? Chyba nie, żeby to odblokowało. Mówiliście też, że mogę coś poszukać w jego domu, że jakiś tutaj się jeszcze skrywa. O! No właśnie, że w domu Leona skrywał się jeszcze jakiś orzek. Dziękuję bardzo, faktycznie się skrywał. To była ciekawa sugestia, przyznaję. Patrzę, czy tutaj na podłodze, na ziemi nie będzie jeszcze jakichś, wiecie, podpowiedzi. Tutaj mamy tu przybywać, prawda, kurde, prawdopodobnie trzeba tu przybywać. Czy tu jeszcze coś jest? Tu jest orzech, ja pierdzielę, na oczach leżał. No nie mogę. Podczas deszczu trzeba przebywać i wtedy te ptaki, bo to się zgadza z tym, co tutaj wyczytałem. Także tam są też ptaki, które po prostu mają informacje, znaczy mają klejnoty, które trzeba tu umieścić. Prawdopodobnie można by też postrzelać. Gdzie te klejnoty? Kurczę, Leo, gdzie ty poszedłeś? Jesteś mi potrzebny, chłopie. Wiem, że on jakoś podróżował, łaził i kurde się krzątał, jak kurde poparzony. No ale cóż. O, kokoski. Dobra, pogadajmy sobie z gościem od kości na początek. Co on nam ciekawego powie? Bo też jakby miał jakiś zbiór. Ach, proszę wejść! Witam w moim biurze polowym. Jak widzisz, jest trochę puste. Utknięcie w tej jaskini strasznie spowolniło moje badania. I w tym momencie wkraczasz ty, hehe. Pracuję nad kośćmi, jak widzisz. No, starożytne kości tak dokładnie i ta wyspa ma ich sporo. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz jakieś kości z kamieliny albo zmumifikowane okazy na tej wyspie, przynieś mi je na biurko, okej? Okay? Wynagrodzę ci to. Dobrze przewidywałem. Witam. Podaruj do muzeum. Widzicie, zobaczcie, coś tu budujemy w takim wypadku. O! Wielką kapibarę. Tylko jeden? O, dwie stopy. Zmumifikowana żaba, proszę bardzo. A, i to wszystko. Ale też zobaczcie, coś z tych leci. Ale nie, bo ja to zdobyłem w losowym miejscu. Coś z węża jeszcze. I to wszystko? Nic innego nie jest istotne? To nie? Kurka. No to troszkę szkoda. Ach, to naprawdę fascynujący kawałek naturalnej historii. Dziękuję ci. Spójrz, dzięki tej darowiźnie mamy ukończony kolejny zbiór. Mam coś dla ciebie za ladą. Miejmy nadzieję, że masz coś dla mnie za ladą. Badania wyspy. Proszę podaj liczby fioletowych kwiatów na wyspie. Co? Może ankietę? O jest! No nie będę strzelał, bo rozumiem, że to jak strzela źle, to będzie źle? Czy można tu strzelać? Proszę podać liczbę fioletowych kwiatów na wyspie. Pieruny! Odbierz nagrody. No, liczyłem na orzecha. Dobra, wskazówka. He, mój nos mówi mi, że te kręgi węża mogą być w zachodnim regionie wyspy. Okej. Okay. Tak, czyli dzisiaj mówisz, że zachodnie regiony wyspy. No dobra, tutaj nic nie wystawił, ale może wystawi, jak skończymy jakiś zbiór. No dobra, czyli jest zabawa. Natomiast oczywiście tutaj sobie postawię skrzynkę obok niego. Na przykład tutaj. Z tej skrzynki powrzucam te wszystkie kości, które pozbierałem. Będę wiedział przynajmniej, że tutaj mam po nie przyjść. Tak? Diament dla Willy'ego nie zadziałał. No dobra, to teraz tak, kacze pióro. Szkoda, że no kurde nie widzę, gdzie jest Leon. Wiem, że jest Leo, wiem, że jest gdzieś tu, ale weź go tu zlokalizuj, skubańca. Nie mam pojęcia, gdzie może być typ. Natomiast rozejrzymy się tutaj oczywiście po jakieś kości. Zdecydowanie się przydadzą. Dalej do questa, zawsze mniej szukania w przyszłości. Imbir sobie też pozbieramy. Ale najważniejsze jest to, że 22. Tak, najważniejsze, że mam 22 sztuki do odblokowania domku. Kurde, może... O, dobra. Chyba widzę miejsce, gdzie jeszcze może być. Chyba widzę miejsce, gdzie jeszcze mogą być orzeszki. Ach, tylko że tutaj
Jak się tu wchodzi na górę? No tu widzę takie miejsce, ale chyba tu się nie da wejść na górę. Kurde, tu kopałem wczoraj, no właśnie. Dobra. Ale muszę mieć rzeczywiście oczy dookoła dupki. Dzisiaj to nie jest dobry dzień do wchodzenia do wulkanu. To trzeba naprawdę, jeżeli chciałbym zwiedzić wulkan, to myślę, że zdecydowanie zwiedzanie wulkanu powinienem rozpocząć... O, patrzcie, to są te fioletowe. O Boże, nigdy w życiu. Nie będzie mi się chciało. To będę musiał do wulkanu rzeczywiście z rana tu przybyć. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że Leo wróci do swojej chaty, jak nie będzie stał w miejscu, w którym przewiduję, że będzie stał. Często go tu widziałem, ale on sobie też podróżował po tej wyspie, on sobie łazi. Mam nadzieję, że na koniec dnia pójdzie do swojej chatki i ja tam też przybędę. Dobra, szanowni państwo, a zatem to jest ten moment. Tak, 20 orzechów, proszę bardzo, żryjcie. Very nice. One są magiczne papugi, one potrafią budować, wszystko potrafią robić. Mamy domek! Mamy domek. Czy to oznacza, że tu mogę kończyć dzień? O, panie, jakie to jest wielkie! What? Chcesz spać? Nie. A, czyli mogę tu teraz pójść spać? Tu mogę, tu mam swoją własną lodówkę, moją własną kuchnię. O, kurka. Mam swoją kuchnię, mam swoją lodówkę. Mam swój piecyk i mam miejsce, gdzie mogę przenosić rzeczy. Dobra, mam swój własny domek faktycznie. Elo. Bardzo mi się to podoba. Dobra, czyli tu będzie można spać i wstać od razu tego dnia tutaj. Czyli mogę przybyć tu na przykład na 2 dni. Całe 2 dni. Nie? Tak mi się wydaje, że tak to należy interpretować. A no właśnie, może babeczka będzie jeszcze chciała zobaczyć, czy ta róża jest dla niej, bo mówiłem, że pada, ale przecież pada deszcz, nie odpowiada jeden deszcz drugiemu deszczowi, tak? Więc jest babeczka. Czy ona tę różę będzie chciała? Nie? Róża nadal nie? Cholera. Róża Doliny Stardio. Przypominajcie, że o dolinie ma intensywny zapach. No to może jakiejś kobiecie w dolinie trzeba dać te róże. Kurde, Sandy lubi, ale nie wiem, czy Sandy. Sandy lubi kwiaty, no to może jest jakiś sens w daniu jej tego. A może nie ma sensu. No dobra, ale najważniejsze to, że odblokowałem sobie farmę, więc następnym razem, jak tu przybędę, będę mógł wziąć rzeczy. Oczywiście zapomniałem tutaj dać tych. Właśnie to też jest moja lama. Zapomniałem dać tutaj robaczków ostatnio. Zostawiłem, ale zapomniałem o robakach. Także oczywiście, że musiałem coś zlamić. Tak, natomiast kiedyś tu zostaniemy na noc. Nie dziś, ale kiedyś zostaniemy i przygotujemy tutaj wszystko pod to, żeby można było coś tu ogarnąć, ale ja muszę znaleźć Leona. Jeszcze kawa przestała działać. Muszę znaleźć, kurczę, Leona, bo on mi jest potrzebny. Mam nadzieję, że wróci do domku w którymś momencie. Dobra, zostawię tutaj po prostu to. To zabieram na razie i tyle, no, zobaczymy. A, zraszacz! To jeden zraszacz mogę tu zostawić w sumie. Mógłbym już zostawić i nasiona kukurydzy posiać. Ale kurde, czy mam na to... Może mam na to czas dzisiaj? Zróbmy to. Dobra, okej, okay, zróbmy to. 5. 10. 15. Mhm. Cyk, cyk, teraz tak. Czy te kamienie nie musiałem niszczyć? Ale chcę. Cyk, cyk. I tu kolejna piąteczka. Cyk, sprinklerek. Cyk. I proszę bardzo, kukurydzka na wyspie będzie sobie tutaj ładnie rosła. Nawet nie będę tego teraz podlewał, słuchajcie. Nie będę tego podlewał. To się po prostu samo podleje następne dni, a to mi nie zależy, żeby to tak jakoś jeden dzień różnicy niewiele robi. Natomiast muszę, kurzę jego twarz. Oj, może tu zrzucać rzeczy od razu po zarobek. Ekstra. Tylko na razie nic nie mam do zrzucenia. Chyba. Tak na szybko patrzę. Muszę znaleźć Leo. Kurczę. On mi tak trochę psuje tę eksplorację znowu, ale znalazłem trochę tych orzechów w ziemi, więc nie jest najgorzej. Jeszcze tu myślę, że może coś być. O, to dobra, co tutaj ona chce? Coś tu odbudujemy? 20 orzechów? Budowa ośrodka za 20 orzechów. Uuu. To teraz warto zbierać na ośrodek, czy warto zbierać na te ambony? Kurde, bo ja już muszę do domu. Leon, bądź w domu. Bądź w domu, ja cię bardzo proszę. Mam nadzieję, że do domu wracasz. Po czasie. To jest miejsce, w którym będziesz przebywał. Świetnie. Tylko on śpi! Nie, nie śpi, weź prezent. Prezent irydowy na urodziny, niech wejdzie, bo Leo się, kurde, zagubił, pierdziel, mały gówniak. Jak mnie to po prostu dobija, że to tak jest. No i co poradzisz? Nic nie poradzisz.
A on już dostał dwa prezenty, więc nie dostanie w tym tygodniu w ogóle tego piórka. Pierdzielony, no ale no polazł gdzieś w pieruny. Potem się dziwić, że nie można tego zrobić. Ukryte w stronach dziennika, no ale to, to jest takie proste, żeby tam znaleźć, kurde. Dobra, to pozostaje wrócić do domu, bo nie będziemy tu spać, mimo że możemy. Leon mnie zawiódł totalnie. Czekajcie, bo tu jeszcze papuga coś chce ode mnie. 5? Dostarczyć poczta. A, za 5 orzechów mogę tutaj odbierać pocztę. Okej, znaczy to nie jest jakieś super potrzebne, myślę. Ale okej, to jest do rozważenia. Myślę, że poświęcę tę ostatnią godzinę, którą tu jestem, żeby trochę ogarnąć tę farmę bardziej, żeby była gotowa na przyszłość w razie czego, żeby można było ją tutaj okiełznać i dodać kolejne grządki, albo po prostu, wiecie, jednak podleję dzisiaj to i będzie po krzyku. Idziemy spać, szanowni państwo, dzień drugi zakończony. Troszkę więcej hajsu, przede wszystkim za te wszystkie rzeczy, które tu posprzedawałem, także trochę hajsu nadrobiłem za wczoraj. No i smutek niestety, że Leon nie pozwolił sobie dać prezentu na urodziny. To byłoby naprawdę zwiększyło potężnie znajomość z nim. Łazi po tej wyspie jak porąbanej. Dzisiaj, szanowni państwo, zostajemy w domu. Nawet dobrze, dopisujecie mnóstwo szczęścia. Zdecydowanie zostajemy w domu. Dlaczego? Bo czas zebrać kości, mamy sobotę. A zostało nam kości do zebrania jeszcze 30 sztuk. Także dzisiaj zostajemy i idziemy znaleźć kości. Proszę bardzo, ośmiornica chciałaby 3 takie grzybki. Okej, to wykonamy jej potrzebę za chwilę. A dzisiaj mam do zrobienia bardzo ważne rzeczy. Chcę przestawić przede wszystkim... Zdecydowałem się na przestawienie, miałem tego nie robić. Ale słuchajcie, zdecydowałem się, żeby przestawić... Kogo? Szklarnię. Pójść do Robin i przestawić szklarnię. Także tu muszę wszystko poczyścić. Na razie tak czy siak muszę. Muszę pozbierać też te wrony. Te ziomeczki. Przestawimy je troszeczkę niżej. Albo przestawimy je tutaj, bo to ma być tak wystawka tylko. Tak, one tutaj stoją, żeby po prostu wyglądać ładnie. Dzisiaj ogarniemy sobie farmę. Na spokojnie, bez stresu. Jak starczy czasu, to pójdziemy ogarniać te kości. Chociaż myślę, że na spokojnie trzeba by było. Także tutaj mamy przestrzeń do tego, żeby... przenieść. Tu jest 7 na pewno kratek, nawet więcej niż 7 tutaj jest na 100%, więc będzie można na spokojnie sobie tutaj ogarnąć przeniesienie no wiecie czego, przeniesienie szklarni. Robimy sobie, wiecie co, chyba jeszcze ze 3 maszynki do oleju, zwiększamy produkcję dwukrotnie, trochę szlamu zżarło. Twardego drewna i tak mam dużo, sztabki złota mam dużo. Najbardziej myślę o... Czy szlamu trochę powinno faktycznie być, myślę, jeszcze w zapasie? 204, no dobra, czyli jednak szlam bardzo szybko schodzi, szczególnie po 50 sztuk. Ale może szlam się w ogóle da gdzieś kupić? Może to jest ogarnialne. Proszę bardzo, grzybki mam, grzybki wrzucam, 1, 2, 3. Ryby są szczęśliwe, ośmiorniczki są szczęśliwe, ja też jestem szczęśliwy, że one są szczęśliwe i jest symbioza. I proszę państwa, mogę już teraz przerabiać 6 trufli dziennie. Proszę bardzo. Będzie tego więcej przynajmniej, tak mi się wydaje. Rzeczy pozbierane, rzeczy do sprzedania będą. Nie wiem, czy mamy tyle kawy, żeby tu przerobić. Na razie dzisiaj robię kolejnych 7 herbat, ale kawa mi się troszkę kończy. To jest ostatnia duża kawa wypita, więc trochę faktycznie powinienem może tej kawy przerobić, zrobić, ale no cóż. Coś za coś. Na razie nie będę miał przyspieszenia, że będziemy się przyspieszać czymś innym niż kawą tylko. Dobra, to teraz myślę, że to jest ten moment, w którym powinienem udać się do Robin. A, no mam 6 kaw, więc zawsze coś, więc myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba udać się do Robin i okiełznać kuwetę. Przyszedłem do Robin, a tu quest zmarł? Brzmi jak quest zmarł. Nie, quest zmarł! A to dobrze, bo akurat do niej też mam prezent. Krober, cześć, wejdź proszę. No wchodzę. Co tam grzebiesz? Jakiegoś robota grzebiesz. Pracowałem nad nowym projektem, nad czymś dużym. To tylko jedna część. Pokażę ci, jak to działa. Pokaż. Połóż tutaj dłoń. Okej. Mogę gdzie indziej też położyć dłoń, wiesz, Maru? A teraz ten przyłącznik idzie tak. No...
To jest chyba najwyższy poziom emocji, jaki mogę przy Maru zdobyć. O mój Boże, wszystko w porządku? Popieściła mnie, no przynajmniej można powiedzieć, że mnie popieściła, tak? Szkoda, że prądem. Czekaj, posmaruję ją kremem na poparzenia. O, posmarujesz kremem, dobrze. Dobrze, przyszła żono, w porządku. Lepiej, mniej boli. Przepraszam, strasznie mi głupio, nic się nie stało, nawet mnie nie... Dobrze, boli jak diabli, nic się nie stało, nawet mnie, nawet mnie to mnie boli, nie? Cóż, czuję się trochę lepiej, dzięki. Trochę zepsuło chwilę, he? No, troszkę. Ciut. Ale to tylko małe ciut. Dobra, Robin, słuchaj. Ważna sprawa. Zrób remont domu, ulepszenia... Ulepszenia społeczności? Co to jest? Co to? Chcesz wybudować dom dla Pam? To wspaniały pomysł. Będę potrzebował 950 drewna, 5000... Wow! Odkryłem coś nowego przez przypadek. Jestem w stanie zebrać drewno i 500 000, żeby zbudować dom dla Pam? Słuchajcie, to jest duża inwestycja. To jest kupa pieniędzy. Pytanie do was. Bez oczywiście spoilerów, co to robi, co to daje, bo będę banował jak wlezie. Powiedzcie mi tego, czy warto to zrobić. Czy mogę naprawdę odłożyć te 500 000 i zrobić to? I no to oczywiście bardzo mocno oddali wszystkie inne zarobki, wszystkie inne rzeczy, które mogą generować mi zarobek. Ale no możecie mi dać znać, czy to jest fajne. Wybuduj budynek ronny. Chyba tutaj się to robi coś takiego, że mogę zaznaczyć sobie... Kurde, szklarnie da się przenosić? Czekajcie, coś takiego jest... Przenieś budynek. I co na początku? Wybierz miejsce. Dobra. Okej, czy będę chciał przenieść na przykład ciebie? Mogę. Znakomicie. Proszę bardzo. O, nawet mogę na ścieżkach stawiać. Ciekawe. I teraz, żeby to było mądrze postawione. Tu będę chciał mieć swoje małe grządki prywatne, ale teraz moje prywatne grządki mogą być na wyspie. Ja tutaj nie potrzebuję robić już grządek. Choć mimo wszystko chciałbym tu postawić chatkę Junimo, żeby po prostu oni ogarniali cokolwiek tutaj wymyślę sobie, tak? Może po prostu pozbędę się tej. No. Kurde. Herbaty się pozbędę. Może przestawię trochę tę trasę troszkę, żeby móc wyciągnąć jak najwięcej mogę. Ale też bym za daleko nie musiał biegać. Więc może rzeczywiście zrobimy to tak, że wyrównamy to mniej więcej tu, żeby można było jakieś przejście zrobić i jakoś tutaj, na środeczku. O, proszę bardzo, przeniesiemy. Tu będzie trochę też zasłaniało trochę, nie? Ale widać. Więc myślę, że jest w porządku. Mogę tu przenieść więcej rzeczy. No i oczywiście, że przeniosę. Ponieważ chodziło mi też o to, żeby to przenieść. I teraz pytanie, gdzie będzie dobrze to przenieść? Ja tutaj potrzebuję... Ja nie mam żadnych produktów rolnych bezpośrednio tutaj wrzucanych. Tu już mam skrzynkę, więc to mi nie przeszkadza. Jednocześnie mogę zobaczyć, co się do zebrania. Nie jest. Więc wychodzi na to, że faktycznie mogę dalej postawić tutaj obok, żebym mógł bezpośrednio od razu cokolwiek stąd wyjmę, to od razu wrzucić do skrzyni. To chyba nie jest głupi pomysł. No dobra, czyli to było przenoszenie. A o co chodzi z tym malowaniem budynku? Malowanie budynku. Wybierz budynek do malowania. A ja mogę zmienić ich jego kolor. O kurczę. Dobra, Grobert, no będzie niebieski. Robimy sobie niebieski domek. Proszę bardzo, czy mogę zmienić building? Okej, okay. Roof, o! No, jest na niebiesko-czerwony, bardzo mi się podoba. Trim. Tu też trim. Aha, te belki też. Okej, okay, mogą być czerwone, nie przeszkadza mi to. Okej, okay, taki, no dobra, ale to trim, okej, okay, building, roof. Uf, uf, uf. Okej, chyba jednak inny był kolor, ale zrobimy taki czerwono-niebieski, może troszeczkę ciemniejszy, jak to dach. Aha, to jest nasycenie prawdopodobnie, tak? A może być nasycony, ale po prostu ciemniejszy dach niż belki. Niebiesko, o proszę bardzo, okej. Okay. Czy mogę każdy budynek pomalować? O kurczę, naprawdę mogę malować każdy budynek. To jest coś, jakieś kopiowanie? Aha, kopiuj wklej prawdopodobnie, że kolory, tak? Że wszystkie mogą być w jednych kolorach. No dobra. Okej, a mogę pomalować nawet... I hechalince też mogę pomalować. O kurczę. Dostaniesz ode mnie żółty. Dostanie ode mnie żółty... O Jezu, jakie to oczobolące. Dobra, building, roof. Żółto-zielony może? Albo żółto-niebieski też? O, na przykład taki. Trim. Aha. No to zrobimy takie ciemno, można powiedzieć takie, o. Okej. Okay. Przemalowaliśmy sobie trochę rzeczy. Okej, okay, to jest fajne, że można sobie malować. A mogę pomalować na przykład ciebie jeszcze?
Ten budynek nie może być przemalowany. One mi się tu podobają, w sensie to jest bardzo ładny wygląd tych rzeczy, więc myślę, że nie ma co szaleć. Ale dom sobie malowałem, dobra. Okej, oczywiście jest coś takiego jak zniszcz budynek. W porządku. No mogłem kolejną sadzawkę pozwolić jej zbudować, ale bardziej chciałbym postawić kolejny dom Junimo. Tak, jak będziemy jeszcze do tego jechać. Tymczasem truskawka dla Maru. Proszę bardzo. Czy to? Wow, Grobert! Spektakularne! Masz jakieś ciekawe historie z farmy, czyli nie? Nie mam historii ciekawych z farmy. Natomiast wydaje mi się, że teraz już... Jak tam Maru? Jaki poziom naszej znajomości jest? Bardzo ładny poziom znajomości jest. O, widzimy co lubi. No, bardzo spoko. Okej. Dobrze. To nie ma co tu więcej tracić czasu. Myślę, co miałem robić, zrobiłem. O, panie, no pomyliłem wyjście. Więc jeszcze muszę tylko pamiętać, że odwiedzić muszę przy okazji jeszcze tego Stefana naszego, czyli Krobusa. Krobus, to dla ciebie prezent. Już nas lubi 5 na 10. Piątki nic nie mówię, żeby oddać cześć Jobie. O, dowiedzieliśmy się, czemu nic nie mówi. Chleb chcesz sprzedawać. 2 miliony na berło powrotu. To byłoby super, zawsze można wrócić do domu. 2 miliony to kosztuje, ale jak kupię ten dom, to 500 000, wiecie, idzie w cholerę, tak? 500 000 w dupę, że tak to ujmę. No dobra, tutaj no nie mam niestety tego, więc chyba wracam do domu w takim wypadku. O, jeszcze jest Willy. Akurat zostawiłem diament w domu. Jak siedzi łowienie ryb? Próbuję złowić tak często, jak się da. Ale to nie jest takie proste. No tak, ja chciałem jechać do domu, a przecież ja mam zupełnie inny quest. Przecież ja mam iść do Krasnoludza, mogę dać mu dać prezent przy okazji, ale mam jechać i kości zdobywać. I przy okazji jeszcze może wyłowić wielkogębowego basa, który tam do godziny 7 PM chyba był. Czyli mam jeszcze 2 godziny, żeby go złowić. Może by się udało. To jest jakaś opcja, myślę. Antyczny miecz, szanowni państwo, złowiłem. To jest dla Gantera. W końcu jakiś artefakt dla Gantera. O kurcze. Ale muszę powiedzieć, że to było trochę farciarskie. To było troszkę farciarskie. Ale mam zwiększoną szansę, prawda, na zdobywanie skarbów. No niestety baz wielkogębowy... O, a propos. Baz wielkogębowy się nie pojawił. Ani razu. Niestety, a do 7 mógłbym próbować go złapać. Do 5. A to było 7 PM. Czekajcie, to było 7 PM? Jak 7 PM, to przecież to jest 19. Chyba mógłbym jeszcze kombinować. O, rubin, który jest prezentem idealnym dla krasnoluda przy okazji, nie? Pstrąg tęczowy! Uuu! To ciekawe. Czy pstrąg tęczowy... To mi się przypominają różne wasze ciekawostki z komentarzy. Czy przypadkiem pstrąg tęczowy nie byłby rybą, która pozwoliłaby mi, jakbym wrzucił do sadzawki, generować na przykład pryzmatycznych odłamków? Czy to jest możliwe? Do tej pory jeszcze żadna ryba mi coś takiego nie wypuściła oprócz ikry. O, to się coś bardziej rzuca. Nie, teraz już pobiorę, zobaczymy. Trudno, sam skarb za daleko. Jest! Ha! W końcu baz wielkogębowy! Szanowni państwo, na razie to wystarczy. Wiem, że powinienem złowić więcej, jak już tu jestem, żeby mieć zapas, ale jest baz wielkogębowy. I jednocześnie pstrąg tęczowy. Więc pytanie do was. Czy warto wrzucić pstrąga też tęczowego do sadzawki? I mieć nadzieję, że tu się coś pojawi. Czy to mam proce? Tak. Mistrzowska proca. I proca. Zabieram, bo wiecie, że proca też jest potrzebna do... No, jakichś tam w przyszłości zabaw z poszukiwaniem... Z jakimiś odkrywaniami też na wyspie rzeczy różnych, tak? Znaczy, ja to wziąłem tu, ale i tak chcę to zostawić. Wiadomo, zostawiam te wszystkie rzeczy, ponieważ na początku... Dobra, no na razie zostawiam, bo na początku muszę oczywiście ogarnąć teraz poszukiwania kości. Od 71 do 79 piętra pojawiają się szkielety, ale jeszcze proszę bardzo, rozmowa 6 na 10, bardzo dobrze, bomby mi są niepotrzebne. No w sumie gdybym sobie kupił przysmak górnika, górnictwo, magnetyzm, no nie. Coś do szczęścia by się bardziej przydało, albo do prędkości. Nie zdążyłem sobie nic takiego przygotować. Uznałem, że to szkoda czasu. Mam 18:30. Czy uda mi się zebrać dzisiaj wszystkie kości? To byłoby idealne. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. O, duch.
Uwielbiam duchy. Morda! Awans! Niszczę tutaj cały czas te kolegi. I mam awans, szanowni państwo. Najlepiej chyba w tym miejscu dużo jest tych... Może już szkieletów tutaj. Mam chyba ostatni awans, gdzie nie miałem 100% maksymalnego poziomu. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie, że to był chyba ostatni moment. Dobra, myślałem, że znajdę jeszcze jakieś zejście. O, znalazłem, dobra. Ale oczywiście wychodzę stąd. No i próbuję jeszcze, tak? Mam, zostało mi do zebrania 13 kości. To oznacza, że będę musiał następnego dnia też tu w niedzielę przybyć. I dokończyć ten quest, ale tym razem jak najwcześniej. Miejmy nadzieję, że dopisywać będzie przede wszystkim RNG. Czyli jutro będzie też dzień ze szczęściem pełny, tak? A jak nie, no to trzeba będzie coś chapnąć na szczęście, żeby zwiększyć to szczęście. I przede wszystkim też zwiększyć szansę na generowanie się potworów, bo to też było tam jakiś... O, teraz... O, jest! No to też coś było tam, tak? Że mogę sobie coś wytworzyć, co zwiększa spawn potworów. Mniej dużo kostek. Kuźwa, jedna. Bardzo mało leci tych kości od tych gości. No i jeszcze mi się kawa skończyła, ale tu już nie będę brał espresso na ostatnie parę minut gry. Szanowni państwo, idziemy spać. Godzina złote 40. Mamy najwyższy poziom Master of the Five Ways. Ostatni upgrade. Cios krytyczny jest śmiertelny. Akrobata, czas odnowy specjalnych ruchów skrócony o połowę. Co to są specjalne ruchy? Czas odnowy specjalnych ruchów skrócony o połowę. To chodzi o blokowanie? Bo wydaje mi się, że Desperado jest ciekawsze. Cios krytyczny jest śmiertelny, czy mamy szansę, że jaki duży jakiś potwór walnie mi krytyk, to od razu go zabija? Biorę Desperado. Wydaje mi się bardziej optymalne. Znaczy, nie wiem, bardziej ciekawe? Pasujące? Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, dzięki serdeczne. Wiem, że nie zajrzałem w sumie dzisiaj do tej zbudowanej szklarni. W sumie miałem zajrzeć do tej szklarni, jak ją zbudowałem, ale no najwyżej coś się tam, wiecie, poresetuje i jeden dzień będzie opóźnienia, ale... Będziemy... Powiedzcie mi tak naprawdę właśnie jeszcze raz, czy warto iść na ten event, czy po prostu skupić się na tym, że do kopalni... No bo w sumie tak, jak pójdę na event, to nie będę miał czasu na kopalnię, więc to jest ważne. Muszę zdobyć 13 kości, żeby quest zamknąć i zdążyć jeszcze to wszystko zanieść, więc jutro na pewno dzień niedziela, czyli ostatni dzień lata, by the way. Och, to chyba nie prędko na wyspę, bo jesień to będzie dużo sadzenia, siania, więc dajcie mi znaka po prostu, czy warto iść na ten event, czy go po prostu olać. A tymczasem dzięki serdeczne, wielka pionaj, do zobaczyska, cześć!